Siemano YouTube, witam Was w kolejnym odcinku, tym razem bardziej pozytywnym, bo mówiącym o 7 zaletach CF Moto 520 po przejechanych 500 km. Zapraszam! Słuchajcie, w ogóle to jest moje błotko hańby. Co prawda no teraz wygląda tak troszeczkę niegroźnie, ale jak było trochę bardziej mokro, bo tam widzicie, jest sobie zalew, popadało trochę, było mokro, to się tutaj tak pięknie przykleiłem. Chyba nawet, kurczę, tutaj na tej górce, bo mnie chyba wywaliło trochę w bok. No, tak się pięknie przykleiłem, że no niestety trzeba było walczyć z wyciągarką do najbliższego tam drzewa. No ale dał radę. I teraz zobaczcie, dla Was minęła pewnie jakaś tam dłuższa chwila, bo pewnie oglądaliście poprzedni odcinek, który był o 21 wadach CF Moto 520, ale pewnie też poznajecie ten napis Brudas, bo tak naprawdę dla Was minęła dłuższa chwila, dla mnie minęło 15 minut. Przejechałem po prostu stamtąd tu i pomyślałem, kurde, komary jeszcze nie tną tak bardzo, skoro się przygotowałem do nagrania jeszcze 7 zalet CF Moto 520, to dlaczego tego nie zrobić? Cisza, spokój, można się tylko zabić tutaj o to błoto. Zatrzymam się na chwilę, jakieś kaczuszki tam sobie pływają. No i Wam coś powiem. Dobra, to może ten filmik nie wyjdzie tak długi jak ten poprzedni, więc zaczynam, ale nie, muszę poszuflować, żeby było uczciwie. Kurde, słabo, no 7 kart to tak słabo się szufluje. Dobra, lecimy z koksem. Dobra dostępność części. No, serio. Słuchajcie, co byście nie chcieli kupić, zazwyczaj jest normalnie dostępne. Można kupić praktycznie od razu. Kurde, żyć nie umierać. Do mojego samochodu czasami nie wszystkie części są, a tutaj poszukacie, poszperacie i albo ktoś ma u siebie w jakimś magazynie, albo jest w stanie ściągnąć to dosyć szybko, więc to, co się psuje z takich najprostszych rzeczy, spokojnie można kupić od ręki. Na cuda trzeba najwidoczniej chwilę poczekać. Prosty w serwisie, no właśnie. Tutaj chyba największym utrudnieniem są te wszystkie panele, te plastiki. Czyli żeby się czasami dostać do jakiejś pierdoły, trzeba połowę rozebrać. Jeszcze trzeba na dodatek wiedzieć, jak to rozbierać, bo niektóre są tak dziwacznie zamontowane, że na przykład patrzycie się na ten panel, który tutaj jest, podkręcacie tam, podciągacie, a macie wrażenie, że go zaraz urwiecie. Tak, urwiecie go, dlatego że jeszcze tu pod spodem trzeba odkręcić śruby. Trochę głupio. No ale cóż, tak ktoś wymyślił. Natomiast sam serwis, wymiana części i tak dalej jest tutaj naprawdę prosta. To jest mega prosta konstrukcja. Jeżeli nie znasz się na motoryzacji, a chcesz się tego troszeczkę nauczyć, Quad jest fajnym patentem na to. Można naprawdę zrozumieć, jak tu jest wszystko porobione, po co, dlaczego, dlaczego tak, a nie inaczej. Fajna sprawa. Można troszeczkę się pobawić. No i tak. I tu jest taki plus o minus. Bo ja mam wersję L, długą, tak? W ogóle S-ki to chyba są ciężko dostępne, przynajmniej teraz w sprzedaży, takiej normalnej. I ja sobie zaznaczyłem, że plusem jest to, że on jest długi, wygodny do turystyki. Czyli możecie kogoś zabrać ze sobą, spoko, jest fajnie. Ale to jest trochę minus w terenie. Bo w terenie lepiej, jakby był troszeczkę krótszy. Wtedy mniejsza szansa, że się zawiesi, tak? Natomiast jeżeli szukamy złotego środka, to mi się wydaje, że tak na początek, żeby troszeczkę też tak turystycznie pojeździć, z kogoś przewieźć i tak dalej, a spoko. Dlatego ja to daję jako plus, że długi, wygodny do turystyki. Słuchajcie, ja bardzo często mam tam, powiedzmy, w miarę długie łapska. Nie mam też 1,50 m, tylko troszeczkę wyższy jestem. Więc dla mnie jest na przykład fajne, że jak sobie łapię kierownicę, którą sobie w ogóle podniosłem, to ja na przykład nie siadam tu, tylko siadam sobie bardziej do tylca. I dla mnie jest to mega wygodna pozycja. Więc plus. Dla mnie plus. Lećmy dalej. Dobry wygląd wzbudza zainteresowanie. Tak, ale słuchajcie, jeżeli chcecie w cudzysłowie poszpanować przed ludźmi, którzy nie wiedzą w ogóle, jakby nie wiedzą rzędów wielkości, co to jest zakład, czy jest drogi, czy jest tani i tak dalej, to protipy. Słuchajcie, zrywa się naklejki.
Zostawia się tylko te podstawowe, bo wiecie, on normalnie to ma jakieś tutaj takie niebieskawe, kuźwa, nie wiem, niebieski seledyn, nie wiem jak to tam nazwać, pewnie jakaś kobitka by lepiej wiedziała, ale ma takie brzydkie naklejeczki. Zrywacie, dajecie kufer, robicie patent, oczywiście teraz trochę żartuję, patent, który ja zrobiłem, czyli go troszeczkę do tyłu, żeby wystawał, więc wtedy kład wydaje się troszeczkę dłuższy. Dajecie kuźwa jakąś gaśnicę, siekierę, nie wiem, cokolwiek, i wtedy jest wow, wzbudza respekt. Jeszcze jak poszerzenia jakieś, jakiś lift, hu. No trochę żartem, ale nie, serio. Słuchajcie, kiedy patrzymy na inne kłady, oczywiście są kłady, to są w ogóle, wiecie, pojęcie względne, tak, bo o gustach się nie dyskutuje. Natomiast on jest, opowiem, spoko. Może jakby był szerszy, to był jeszcze fajniejszy. Ja na przykład wybierałem pomiędzy tym a Kymko i wybrałem dlatego tego, że właśnie dłuższy. Wybrałem też to, że zawieszenie jest, i to chyba nawet tutaj będzie w plusach, że zawieszenie to jest sztywne, to dla mnie jest plus. Ale dobra, idźmy dalej, to nie będę teraz tutaj, prawda, spoilerował, bo zaraz do tego pewnie dojdziemy, bo tych plusów jest tylko 7. Dobra. No właśnie, sztywny, wiem jak się zachowa, jest przewidywalny. Właśnie, Kymko jest bardzo fajne, bo ma miękkie zawieszenie, ale to jest spoko, jak sobie jedziecie, według mnie, moja prywatna opinia, słuchajcie, to jest spoko, jak sobie jedziecie gdzieś tam po jakichś maluteńkich wertypiczkach, coś tam, jakieś takie pierdółki, to jest spoko, ale ja oczekuję twardego zawieszenia, dlatego że ja wtedy jakby czuję, co się z nim dzieje. Czyli jeżeli trzymam kierownicę, wjeżdżam na przykład na, no powiedzmy z tej strony, tutaj po lewej, na takie coś wysokiego, ja tutaj nie wiem, na ile to jest stabilne. Ja jadąc na takim zawieszeniu twardym, ja już czuję, kiedy on się chociaż delikatnie mi gdzieś tam przechyla. To czuję, bo tego nie poprawia dla mojej wygody amortyzacja. Całe zawieszenie. Więc ja mam nad tym kontrolę, co się dzieje. Chociaż powiedziałem wam, że kontrolę, a powiedziałem też wcześniej, że tutaj jest moje bajorko hańby, bo tu się w ogóle pierwszy raz się w tym kiedyś zawiesiłem. Tak to kurczę jakoś daję sobie radę. Przynajmniej nie muszę wyciągarki używać. I bywały już gorsze tereny, bo to co to jest? To jest nic. No ale tu gdzieś właśnie ten błąd popełniłem, bo czułem, że już mi gdzieś tam zlatuje. No i kurczę, tylko wiecie, przechył. Dziękuję, do widzenia, po robocie. No i tyle. Dobra, jeszcze coś nam zostało? No, po odblokowaniu to jest inny kład. Czyli jeżeli sobie ściągniecie blokadę ograniczenia prędkości, no to wpływa oczywiście na samo ograniczenie prędkości, czyli po prostu ściągamy je i może jechać szybciej, ale co prawda nie wiem, czy to nie jest czasem efekt placebo, ale mam wrażenie, że się lepiej zbiera, że ma jednak tam troszeczkę rzekomo tego kunia więcej, bo tam jakieś parę koni podobno dochodzi, tam jakoś mapy zmieniają, znaczy odblokowują je. No i faktycznie mam wrażenie, że to jest inny kład. Przynajmniej na przykład jak sąsiad koło mnie jedzie, ten mój znajomy 520, no to ja widzę, że on się troszeczkę jakby męczy rozpędzając, a ja po prostu, wiecie, przepustnica, dziękuję, nie ma mnie. Więc jeżeli kupicie zablokowany, oczywiście najpierw się nauczcie jeździć, najpierw poznajcie kłada, żeby się nie zabić, później wysyłacie za parę złotych, robią wam korektę map, odblokowywują i macie drugi raz fajną satysfakcję z tego, że tak jakbyście w ogóle kupili nowego kłada, nie? Więc po odblokowaniu fajna sprawa, 500-teczka może być, tylko dużo pali, ale to już o tym mówiłem. No, sporo wybacza, uczy pokory. To jest właśnie to, co już wspominałem, czyli że to zawieszenie, dzięki temu, że potrafimy je wyczuć, przynajmniej ja potrafię, to uczy z jednej strony pokory, czyli ja wiem, że zaraz mogę gdzieś tam polecieć, natomiast mimo wszystko dużo wybacza. Ja nie wiem, ciężko mi to jest wytłumaczyć wam. Mam nadzieję, że rozumiecie, że sporo ten kład wybacza i uczy pokory. I dlatego, że on jest kupowany jako taki pierwszy kład bardzo często, więc to jest, myślę, świetny wybór, bo możecie bardzo szybko go wyczuć i się nie zabijecie. Tak to można powiedzieć, więc wydaje mi się, że to jest fajne. Naprawdę. Dobra, 7 już powiedziałem, czy jeszcze nie? No, powiedziałem, bo już pojawiło mi się znowu jeszcze raz to samo. Dobra, słuchajcie, bo naprawdę komary zaczynają się robić lekko nieznośne, więc muszę kończyć. Dzięki wam YouTube bardzo serdecznie. Wszystkiego dobrego, szerokości. Kupujcie 520. No i co? Do zobaczenia przy następnym filmiku. Na razie. Cześć.